No, witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Airport CEO. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku będziemy ratować się przed opóźnieniami i satysfakcją linii lotniczych. Znaczy zadowolenia, satysfakcji. Jak widać, na razie jest mało chętnych na loty, tym bardziej te małe. Małych lotów jest na niektórych stanowiskach bardzo mało już. A niektórych dużo, na niektórych mało. No cóż, przejdźmy może do tego widoku tych terminali. I brakuje nam, tak, cystern Jetta 1, cysterny, pojazdy bagażowe, kupimy. Tak zrobimy. Tak zrobimy, drodzy Państwo. Pojazdy, cysterny, i pojazdy bagażowe kupimy. I jeszcze stację ratowniczą też kupimy zaraz. Najpierw przepiszemy do terminalu. Co się stało z tymi cysternami? No są. Ech, mi miło. Już teraz nie możecie narzekać. Ryszek catering i serwis sprzątający, zajmie więcej. Catering i serwis sprzątający, jeszcze po dwie możemy zakupić. Poczekajmy na dostawę. Dobrze. I przepiszmy do terminala jeszcze po dwie, na wszelki wypadek. Jak tam z ludźmi woźnych jest niedobór i obsługi naziemnej też czasami się pojawia. Chociaż jest ich chyba 67, więc wydawałoby się, że kłopotu z tym być nie powinno. Ile tu mamy ogólnie stanowisk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 14. Mamy 14 stanowisk, mamy 15 cystern. Czy jedno cysterno na stanowisku, więc już nie ma szans, żeby dziś cysterna nie dojechała. Już mi się w to po prostu nie chce wierzyć. Mayday, mayday, wydarzył się nagły wypadek, zderzenie z ptaciem, a za mały jej potrzebny jest wóz strażacki, wsparcie. Prawidłowego rozwiązania.
0%. Aha. No, mówiłem o tym, że muszę postawić tą. A, tu w ogóle mamy ten, ale... To widzę, że tu nie było nawet przypisane. Na terminalu. A na razie jakieś samoloty zaczęły się wyrabiać, to pewnie ze względu na to, że satysfakcja jest taka niska. No dobrze. Ale my nie o tym dzisiaj. Dzisiaj zajmujemy się tym, że musimy ustawić wieże radarowe. Nie potrzebujemy. Gospodarcze odradzanie. Gdzie to teraz może być? Personel biurka. O, w bezpieczeństwie. Stacja ratownicza. Nie badałoby ją jakoś rozsądnie odwrócić. Tutaj ją damy. A tuż obok damy posterunek policji. On nie wymaga żadnej broni, oprócz broni serwisowej. Dobrze. Stąd broń serwisowa pobiegnie sobie tak. Pobiegnie sobie tak. I tak. Myślę, że każdy będzie wiedział, jak się po niej poruszać. A jak nie, to damy im. Coś takiego. Pięć, pięć. Wydaje mi się, że powinno być w porządku. I tak, tu już mamy te budynki dla służby. E-mail z raportem incydentu. Nie mamy schodów strażackich. Zamówmy dwa wozy i dwie karetki. Dwa samochody policyjne. I te terminale, nie? Jedna straż, jedna karetka i jeden policyjny. A, chodź tu. Czemu mi to znikło? Jedna straż, jedna karetka i jeden policyjny. O, pięknie. Czemu się opóźniasz? 53. Nie wiem. No tak postanowię. 47, też się opóźnił. Czemu? Nie wiem, tak postanowię. Wylądował samolot z 3-godzinnym opóźnieniem. Czego ty tu szukasz? O panie, czego ty? Nie, w 193. Nie chcę ciebie tu widzieć, nawet. Dobrze. Jakoś się to zaczęło ładnie wyrabiać. Czasu, kiedy paliwa nie brakuje. Aha.
Paliwa nie brakuje i od razu już jest lepiej. Ja widzę, że na małe samoloty jest małe zapotrzebowanie. Oni korzystają. Ale już na średnie samoloty jest większe zapotrzebowanie. Dobra, wiecie co, drodzy Państwo, cofnijmy to do tych 90 minut. Nie róbmy tutaj na tej wszelki wypadek. Już teraz wiemy, że trzeba mieć chociaż... Dobrze, trzeba wybudować też budynek terminala. 304 i... No pewnie tyle samo zapłacimy, nie? Tak, 304. No i na razie tu widzę, że nic też nie ma w tym terminalu. No to nie jest on jeszcze też dociągnięty do samego końca. Dobrze, tu mamy pokój franczyzowy, w którym nic nie sprzedajemy, z jakich to powodów. No możemy. Podpiszmy. Też podpiszmy. Pick and fly, podpiszmy. Paper plane, podpiszmy. Cafe aristocratic, podpiszmy. Tu mamy jeszcze traveler's shop, też podpiszmy. Tu widzę, że ten tu ładnie się utrzymuje. Tutaj żadnych chętnych nie mamy, tu mamy wręcz. Pięknie. No tutaj personel jest, nie wiem, może zadowolony, może nie zadowolony. Tu mamy też pokój dla personelu, też mamy pokój dla personelu, zgadza się. Dobrze, ale jak już tu kupiliśmy to wszystko, czemu mi się nie zaznaczyło, że ta ściana ma zostać usunięta? Ma ona zostać usunięta. Po prostu. A, bo ja zaznaczyłem na pierwszym piętrze. Aha. Oni to mnie muszą mieć schodów, nie wiem, po drabinie tam chodzę. Dobrze, tu są schody, a tu co jest? Nic nie ma. To są schody pod ziemię. Tak właściwie ta dolna część jest, no, właściwie można powiedzieć zbędna tu. To im nawet można będzie potem ścianę postawić. Tak mi się wydaje. Bo oni sobie tu wyśmienicie radzą. To jest jeden pokój franczyzowy, to jest drugi. I wszystkie widzę tu, że sprzedaż dają radę. I ogarniają. Przejścia bezpieczeństwa też dają radę. I teraz tak, jak my to tu widzimy? To jest wejście schodami i tu jest wejście do strefy bezpiecznej. Dobrze. Nie podłączone. A co tu się dzieje? Nie wiem. Chwila opóźnienia, ale myślę, że to nie było niczym złym. Plan lotów się uspokoił. Myślę, że tak.
Myślę, że satysfakcja nie odzyskaliśmy. Niedługo też się trzeba będzie zająć dużymi samolotami. Innych mamy niedobór, ale to tam dzwoni, tam sobie zawsze daje radę. I teraz tak, tu mamy poziom wyżej, tak? Strefy bezpieczne. To jest w porządku, to jest w porządku. Tak, tych tu stanowisk ochrony postawimy więcej, to na pewno. O, to ja już wiem, co możemy zrobić tu na dole. Tu na dole możemy zrobić te bramki bezpieczeństwa, te jak są tutaj. Nie, chociaż nie możemy zrobić, bo tu nie ma żadnego przejścia, widzicie, drodzy Państwo. No nie ma żadnego przejścia, bo to już od razu jest wejście w strefę bezpieczną. Dobrze, to będzie trochę powiększone na pewno też ten jak ten tu. To nie powinno być ściany. Nie. Aby nie przeszli. Ciekawe. Jakoś kiedyś to wykombinowałem i chyba trochę to nie wyszło. No dobra. To nie będzie żadny siedzisk. Na to wyjdzie. A to zawsze sobie mogą usiąść w oczekiwaniu na bagaż. Jak to im idzie budowa? No pomału sobie tam pracują. Nie potrzebujemy to. To by się przydało, bo to powiększenie. Nie wiem, na ile to mi się uda zrobić jeszcze. Jeszcze tu będzie szła ta osobna odnoga, nie? Od tych lądujących. A to były duże pasy czy średnie? Duży pas i duży pas. A czyli duże samoloty też będą tędy jeździły? Tutaj. A my tu nie mamy wjazdu na ten duży pas. Ten duży pas jest tylko do lądowania, a tamten tylko do startowania. Aha, już wszystko rozumiem, jak my to robiliśmy. Te są po ile po 750, nie chcę. Ten drogi interes póki co. Póki co musimy się zająć tym terminalem i większym przepływem gotówki. Tutaj tej ściany nie będzie. To ja miałem pokój personel, kawiarnia i sklep. A to jest pokój franczyzowy, a to też pokój franczyzowy.
Trefy, łazienka, pokój, restauracja, sklep. A czyli to jest restauracja, a to jest sklep. Ja to w sumie jedno i drugie bym musiał postawić. Dlaczego ja tego tu nie postawię? A to jest... kawiarnia, tak? To co my tu chcemy postawić? Jeszcze raz sprawdźmy. Tak, kawiarnia bez krzesła tylko. Bez krzesła tu zrobimy przed. A dobrze, więc ta kawiarnia, trzeba zrobić strefę. Strefę. Restauracja. Pyk. Szablony. Kawiarnia. O, pięknie. Już mamy kawiarnię. Wiecie co? Usuniemy tą kawiarnię i sklep kawiarnię zrobimy. Dotąd. Tylko, że tu będzie stanisko z żywnością, nie? No zrobimy stolik i okrągły stół. Proszę bardzo. Tak, tak i tak. I nowoczesne fotele. Ups. Tak, tak. Tak i tak. Pięknie. Czego chcieli więcej? Od kawiarni, tak? Jako i że mamy kawiarnię, to jeszcze by się gdzieś tu... sklepik by się jeszcze przydał. A gdzieś taki, gdzieś tu by sobie mógł stać. Już nie, chociaż ja tu myślę, że można zrobić jeszcze. A bo źle tą strefę co zrobię. Usuń. Jeszcze raz zrobimy tu restaurację. O. Pięknie. Niech tylko tu postawią, co mamy mieć. Niedługo otrzymamy e-mail. Negocjacja kontraktów, raport ekonomiczny, raport o zdarzeniu. 0% dodaje nam ocenę obsługi F. W wyniku tej wstępnej oceny mamy. Został ukarany grzywną.
No dobrze. To mamy. Piękne. No dobrze, ale już sobie w ogóle zarabiamy. Lepiej sobie zrobimy już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.